Thank you.
Słuchaj, coś właśnie do mnie dotarło. Mason żył na wybrzeżu, zanim dołączył do gangu Jacksona. To miejsce było jego kryjówką, gdy wpadał w tarapaty. Może znowu tam jest. Chodź za mną. O. Wróć. Jasne. Znalazłem kryjówkę mutantów. Czekam na raport. Mutanty nadciągają z północnego wschodu, jak podejrzewałeś. Obozują obok złóż Eleksu, które znajdują się w pobliżu Hortu. Zamordowały twoich ludzi. Tego się właśnie obawiałem. Przygotuję kolejny oddział do drogi. Musimy wybić te zgraje do nogi, nim ponownie zaatakuje. Niemal bym zapomniał. Oto twoja zapłata. Uwaga! Słuchajcie mnie! Odkryto nowe złoża Eleksu. To właśnie tam gromadzą się mutanty, które przypuściły atak na Hort. Macie natychmiast tam wyruszyć i opanować sytuację. Nie pozostawcie żadnego mutanta ani Alba przy życiu. Zabezpieczcie złoża, byśmy sami mogli rozpocząć wydobycie. Czy to jasne? Tak jest. Odmaszerować. Stój! Podaj cel swojej wizyty. Wstęp tylko dla upoważnionych. Archiwum to przechowalnia świętej wiedzy. Nasza wiara broni nas przed niebezpieczeństwami. My więc chronimy spuściznę naszych przodków. Jaką spuściznę? Święte pisma, księgi, notatki. To podwaliny naszej wiary. Mamy tam też spisane instrukcje, dzięki którym korzystamy z naszej technologii. Tu ten, kto godzien, kształci się. Tu ten, kto godzien, szkoli się. A jeśliś niegodzien, nie przejdziesz dalej. Nieważne. I tak miałem już sobie iść. Nie będę cię zatrzymywał. Niech Kalan cię błogosławi. Tak, przybysz. A twarz widziała świat taki, jakim jest naprawdę. Konflikty, przyjaźń, zdrada i zaufanie. Niech no ci się przyjrzę. Cokolwiek jest za tobą, teraz się od tego uwolniłeś, skoro do nas dotarłeś.
tobą pomówić. A zatem mów. Powiedz, co leży ci na sercu. Klerycy twierdzą, że prowadzą krucjatę przeciwko Albom. Ale czy naprawdę myślicie, że pokonacie ich za pomocą sił, które zgromadziliście tutaj w Horcie? Dzięki wierze można zdziałać cuda. Wierzę w Kalana, wierzę w technologię, którą nam dał, i w ludzi, którzy nią władają. My, klerycy, jako pierwsi powstaliśmy z popiołów, jakie sprowadziła kometa. Podczas gdy inne sojusze przychodziły i odchodziły, my trwaliśmy. I będziemy trwać, jeśli taka jest wola Kalana. Ale jeśli spytasz mnie, czy wytrwamy przeciwko berserkom, banitom i Albom, ja zapytam ciebie, komu zniszczenie Hortu przyniosłoby najwięcej korzyści? Odpowiedzią są tu jedynie Albowie. Widziałeś ich. Pobudowali konwertery w naszych krainach. Musimy urzeczywistnić wolę Kalana. Musimy wypędzić ich z konwertera na północy i ze wszystkich krajów wolnych ludzi. Klerycy zwyciężą. Mam nadzieję, że pozostałe frakcje zrozumieją to wystarczająco szybko, by się uratować. Musicie znaleźć kogoś, kto zjednoczy frakcje. Musimy działać wspólnie, żeby przetrwać. Ale to Kalan musi nas wszystkich poprowadzić. Musimy znaleźć sposób, aby inne frakcje zgodziły się z nami współpracować. Razem uda nam się zniszczyć Albów. Potrzebuję do tego celu wysłannika. Kogoś, kto zaniesie moją propozycję do innych frakcji. Ale muszę wiedzieć, czy nadajesz się do tej roli. Muszę wiedzieć, kim jesteś. I potrzebuję szczerej odpowiedzi. Alpskim dowódcą. Nazywałem się Jax. I tak po prostu się do tego przyznajesz? Kiedy niby Albowie nauczyli się mówić? Albo kłamiesz, albo jesteś tu, by mnie zabić. Wyciągaj broń i niech ta katedra będzie grobem dla nas obu. Nie jestem tu, żeby cię zabić. Byłem Jaxem. Właśnie staram się dowiedzieć, kim jestem. A zatem odrzuciłeś hybrydę i przyłączyłeś się do wolnych ludzi? Uwolniłem się od Eleksu i zostałem wygnany z Lodowego Pałacu. Dawni towarzysze mnie zdradzili. Teraz jestem ścigany przez własnych ludzi. A zatem szukasz tu schronienia. Ratujesz własną skórę. A może naprawdę umknąłeś wpływowi Eleksu i zobaczyłeś swoimi oczami świat poza Ksakorem? Dowódca Albów, Jax, stoi tu przede mną. Nigdy bym w to nie uwierzył, a jednak, jak widać, takie rzeczy się zdarzają. Jestem zabłąkany. Szukam celu. Nieważne więc, kim byłeś. Najważniejsza jest teraźniejszość. Przeszłość już za nami. Kalan naucza, że z przeszłości powinniśmy wyciągać wnioski, a nie być podług niej osądzani. Wyrzeknij się przeszłości, a będziesz mógł zostać przyjęty na łono Kalana. To wymaga odwagi. Ona jest kluczowa w tych smutnych dniach, jeśli mamy ocalić świat. Ale zapewne masz pytania. Zadaj je i niech Kalan da ci oświecenie. Czy Albowie wciąż atakują Hord? Od ich ostatniego ataku upłynęło nieco czasu, ale jestem pewien, że o tym wiesz, Jax, dowódco Albów. Ale ataki pociągnęły za sobą liczne ofiary. Ci ludzie mogli przysłużyć się Magalanowi, a teraz gniją w grobach. Szczególnie boli śmierć sędziego Johanna. Ale dzięki tej wielkiej cenie, którą zapłaciliśmy, Albowie już więcej nie zaatakują nas w takiej sile. Przynajmniej taką mam nadzieję. Być może przygotowują się właśnie do zmasowanej ofensywy. Mieliśmy sporo czasu na wycofanie się i odzyskanie siły, ale nasze braki nie są żadną tajemnicą. Jeżeli zatem szpiegujesz dla Albów, nie zobaczysz tu nic poza tym, co wszyscy wiedzą. Wiemy z pewnością, że Albowie wykorzystali ten czas, aby okopać się w tym swoim przeklętym konwerterze. Być może to był od początku ich plan, a być może czekają, aż my zaatakujemy, zanim sami przypuszczą ofensywę. Co wiesz o siłach Albów? Ostatnio dotarły do nas informacje, że przywódca Jurek dysponuje siłą 3 garnizonów, wspomaganą przez maszyny latające i kolosa. Możemy mieć tylko nadzieję, że nie sprowadzili posiłków.
będziesz czekał na atak albów, czy uderzysz pierwszy? Konwerter musi zostać zniszczony. Tylko w ten sposób możemy wyzwolić Ignaton. A im dłużej tu bezczynnie tkwimy, tym więcej oni mają czasu na przygotowania. Powinniśmy zaatakować konwerter, ale to jest większa operacja. Poniesiemy straty w ludziach i sprzęcie. Czemu tak długo zwlekaliście z atakiem? Z pewnością pozwala im to wzmocnić swoje siły. Jeśli rozejrzałeś się uważnie po horcie, powinno być to dla ciebie oczywiste. Nasze linie produkcyjne uzupełniają braki w machinach bojowych. Nie mogą jednak zrobić tego samego z ludźmi. A śmierć sędziego Johanna to kolejne utrudnienie. Brakuje nam dowódców z prawdziwym doświadczeniem bojowym. A co z tobą? Nie możesz poprowadzić ataku? O nie, nie. Nie mam po temu zdolności. Logistyka, kierowanie obroną i interpretowanie woli Kalana. Oto moje mocne strony. Potrzebujemy kogoś takiego jak ty. Doświadczonego dowódcy rozumiejącego działania albów. A ty? Widziałeś trochę świata. Powinieneś wiedzieć coś o albach. Wesprzesz nas w walce? Żołnierz, dowódca, to bez znaczenia. Potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą co nieco o świecie. Nie wiem. Moje wspomnienia są jedynie fragmentaryczne. Mimo to jestem pewien, że zostałem zdradzony, by ktoś mógł zająć moje miejsce. Nie? Skromność? To cenna cecha u przywódcy. A może masz jakieś inne powody, dla których nie chcesz być brany pod uwagę? Skoro to takie ważne, dlaczego zawierzasz komuś, kto dopiero co pojawił się w drzwiach? Zawsze jesteś taki łatwowierny? Ufam swojej wierze. A coś mówi mi, że odegrasz znaczącą rolę w nadchodzących wydarzeniach. Wiara mnie poprowadzi. Ale może co innego jest ci pisane. Chciałbym, żebyś udał się do wolnych ludzi jako ambasador. Porozmawiał z przywódcami pozostałych frakcji. Znajdź mi kogoś z doświadczeniem. Kogoś niezależnego. Kogoś, kto potrafiłby dowodzić. To wystarczy, by pomóc ci ukształtować naszą przyszłość. Znajdę ci dowódcę, którego potrzebujesz. Dobrze, a zatem idź, spotkaj się z wolnymi ludźmi. Ten dowódca stanie się symbolem naszej potrzeby współpracy. Nieważne, czy separatysta, berserk, czy banita. Znajdź kogoś z wystarczającym doświadczeniem, aby poprowadził nas do boju. Kogoś, kto byłby skłonny zaryzykować swoim życiem, aby powstrzymać albów. Kogoś, kto sam ruszyłby do walki w pierwszym szeregu, aby dać przykład innym. Chyba naprawdę wierzysz, że kogoś takiego znajdziemy? Wiara i potrzeba są czasem motorem nadziei. Powinniśmy popytać przywódców innych frakcji, czy zechcą wcielić się w tę rolę. Jeżeli odmówią, spróbuj z ich podwładnymi. Niechaj Kalan zawsze przynosi ci szczęście. Czyli to właśnie jest przybysz, o którym tyle słyszałem. Słyszałeś o mnie? Wiem o wszystkim, co się tu dzieje. Niektórzy wręcz nazywają mnie Okiem Kalana. Nazywam się Reinhold. Jestem sędzią. Sprawuję pieczę nad mieszkańcami Hortu. A Hort stoi na straży bezpieczeństwa całego Magalana. Takie brzemię wymaga czujności. Jestem zmuszony pytać o to każdą nową osobę. Jesteś przyjacielem czy wrogiem? Przybyłeś, by otrzymać błogosławieństwo kleryków, czy stanąć z nami w szranki? Czy mogę do was dołączyć, jeśli zostałem już wcielony do innej frakcji? Nie. Pozwolę ci jednak na pobyt w Horcie, by Kalan odpuścił ci grzechy. Jednak twoja lojalność musi pozostać niezachwiana. W takim razie handluj, zwiedzaj i poznaj naszych mieszkańców, póki tu jesteś. Niech Kalan nad tobą czuwa. Niechaj twój czas spędzony w Horcie będzie spokojny i urodzajny. Opowiedz mi więcej o klerykach. Co chciałbyś wiedzieć? Co się dzieje w mieście?
Kalana przepełnia mądrość, ale i tajemnica. Przemówił ustami proroka Arvida, ostrzegając nas przed kometą i upadkiem naszego świata. Przetarł szlak dla kleryków wśród ruin minionej cywilizacji. W oczach Kalana mądrość i wiedza są świętością. Tylko dzięki nim możemy odnaleźć drogę ku nieskończonym niebiosom i wejrzeć w głąb siebie, szukając prawdziwego zrozumienia. Nieskończonym niebiosom? To miejsce, gdzie czeka na nas oświecenie i zbawienie. Zgodnie z naukami Kalana, ognista kometa to nie jedyne wyzwanie, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w walce o przetrwanie. Jeśli chcemy ocalić ludność tego świata, musimy wpoić im mądrość Kalana, przekonać ich do współpracy, by zebrać całą dostępną nam wiedzę. A gdy świat nawiedzi kolejna katastrofa, przetrwają tylko ci, którzy zostali na to przygotowani. Skąd czerpiecie całą technologiczną wiedzę? Wszystko to zawdzięczamy Arvidowi. Rozpoczął archiwizowanie dzieł ze Starego Świata i nakazał poszerzać nam tę kolekcję. To największy dar, jaki ofiarował swoim naśladowcom. Dzięki temu zdobyliśmy maszyny, które pomagają nam przetrwać. Potrzebujemy tej technologii, by pokonać kolejne wyzwania, przed którymi przyjdzie nam stanąć. Jak widzisz, nauka i religia mogą iść ze sobą w parze. Opowiedz mi, jak można awansować w Horcie? Nowicjusze, którzy dołączają do naszego grona, otrzymują rangę akolity. Mogą tym samym zdobyć umiejętność sugestii, szkolić się i zobaczyć, na czym opiera się nasze życie. To samo tyczy się emisariuszy i paladynów. Każda ranga wiąże się z innymi obowiązkami i przywilejami, takimi jak choćby dostęp do sprzętu. Czyli co? Jesteś jednoosobowym komitetem powitalnym? Jestem sędzią. Zarządzam całym Hortem. Od nakładania kar po inicjację. Nie będę rozmawiał z Berserkiem. Nie będę rozmawiał z Berserkiem.